Witajcie, byłem w trakcie montowania teorii, kiedy na Squid Games pojawił się nowy teaser. Myślę, że jako Security Breach zbliża się wielkimi krokami, jest to naprawdę dobry moment, aby powiedzieć parę słów o teaserach, które jak dotąd dostaliśmy i czego możemy spodziewać się po nadchodzącym FNAF-ie. Miłego oglądania. Jakiś rok temu dostaliśmy teaser z glamrockowymi animatronami, chociaż wtedy jeszcze nie znaliśmy tej nazwy. Zobaczyliśmy też dwa zupełnie nowe animatroniki, bo widoczną Tuchikę i Freddy'ego już znaliśmy, ale krokodyl, czy tam aligator i wilk to zupełna nowość w świecie gier z FNAF-a. Co prawda można się kłócić, że sprite krokodyla był w Happy's Day'u, a wilk pojawiał się w książkach, ale ja mam na myśli kompletne, funkcjonujące animatrony. Jakiś czas później Scott dodał do tego teaseru Vani. Później wyciekły nazwy przedstawionych animatronów. Vani była jasnym przesłaniem, że następna gra Scotta będzie sequelem Help Wanted, a nazwy animatroników potwierdziły, że Glamrock będzie ich kolejną serią. Tak samo jak były Toje, Withred, Funtime, tak teraz będą Glamrocki. Następny teaser ujawnił nam sam tytuł gry oraz prawdopodobnie jej ikonę, logo. Do kodu źródłowego przejdziemy za chwilę. Później pojawiło się to. Prawdopodobnie jedna z głównych bohaterek nadchodzącej gry. Teaser sugeruje, że wracamy do klasyki, czyli wcielania się w rolę stróża nocnego, który ma chronić pizzerię. I skoro już przy tym jesteśmy, to po prostu trzeba wspomnieć o jednym z najważniejszych aspektów ostatnich wydarzeń z fabuły Five Nights at Freddy's. O sekcie Aftona, Glitchtrapa, Purple Guy'a. Sam nie nagrałem o tym teorii, jeszcze, ale jeśli nie znacie tematu, to w bardzo dużym skrócie wytłumaczę. Najprawdopodobniej już jako Scraptrap po ucieczce z Fazbear Fright, William zebrał wokół siebie, jakby to określić, sojuszników, wyznawców, którzy po pożarze z FFPS-a wyciągnęli jego pozostałości z pożaru i podrzucili je do przeskanowania, przez co Afton jako Glitchtrap trafił do Help Wanted, a następnie opuścił grę i znów wrócił do prawdziwego świata dzięki pomocy jednemu z członków kultu, który zatrudnił się jako beta tester, żeby znów go wyciągnąć. Zdaje się, że charakterystycznym elementem sekty Aftona jest maska Vani. Sama jej działalność, jak sugeruje tekst źródłowy strony, najpewniej polega albo na zabijaniu dzieci ku uciesze Glitchtrapa, albo zabijaniu samego siebie poprzez wejście do kostiumu i staniu się takim właśnie bezwolnym sługą Glitchtrapa. I w tym momencie przechodzimy do dzisiejszego teasera. Vani z nożem. Obej. Bądź posłuszny. Wydaje mi się, że jest to ostateczne potwierdzenie tego, czego możemy się spodziewać po tej grze. Połączmy teraz te wszystkie teasery i informacje, które posiadamy. Help Wanted dzieje się chwilę po FFPS-ie, więc możemy przypuścić, że jest to rok 2023-2024, czyli nasze czasy. Glamrocki są to więc współczesne odpowiedniki animatroników. Afton w postaci Glitchtrapa jest całkowicie wolny, nie ma już Henry'ego, nie ma Michaela, nie ma nikogo, kto miałby go powstrzymać. Wszyscy, którzy znali historię morderstw z Freddy's, już nie żyją. Co więcej, Afton owinął sobie wokół palca ludzi, którzy będą mu pomagać. Glamrocki i Strażniczka sugerują powstanie nowej pizzerii Freddy's. Nie znudzi im się, co? Vani w tle pokazuje, że podobnie jak w FFPS-ie, William nie mógł powstrzymać się przed udaniem się do tak znanej pizzerii, nawet wiedząc, że jest to pułapka, tak i teraz wraz ze swoją sektą ma wobec niej jakieś plany. Cała ta otoczka Security Breach, chociażby poprzez nazwę i teaser ze Strażniczką, sugeruje, że naszym celem będzie ochrona. Ochrona pizzerii przed powtórzeniem się masakry z lat 80. Swoją drogą zwróćcie uwagę na napis pod dwoma ostatnimi teaserami. Z jednej strony protect, chroń, z drugiej strony obey, posłuszny. Czy możliwe jest to, że będziemy mogli podjąć wybór, że z jednej strony będziemy mogli przeciwstawić się Glitchtrapowi, a z drugiej się do niego przyłączyć? Cóż, przekonamy się. Jedno jest pewne, to będzie ciekawe. Ale rzućmy jeszcze okiem na sam teaser z Vani. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest jej kostium. Te wszystkie łatki, wąsy, no i oczywiście podobieństwo do królika jest oczywistym nawiązaniem do Glitchtrapa. Jednakże, należy zaznaczyć, że postać widoczna tutaj nie jest animatronikiem, nie jest zatrzaśniętym w animatroniku człowiekiem, lecz jest to zwyczajny kostium. Wszystko wskazuje na to, że jest to po prostu kobieta, która założyła kostium, najpewniej ta sama, w którą mogliśmy się wcielić w DLC Help Wanted. Tylko błagam, nie piszcie nic o żonie Aftona, bo nie wytrzymie. Jest to też, z tego co kojarzę, pierwsze przedstawienie pełnego kostiumu Vani. Napis Obey, w przeciwieństwie do wszystkich, które mieliśmy dotąd okazję zobaczyć, jest wyraźnie zgliczowany, no i zgadnijcie, co to może oznaczać. Tło obrazka jest na pewno powiązane z Help Wanted oraz tym całym wyciąganiem Aftona z gry. Pod koniec chciałbym jeszcze uprzedzić pytania. W kodzie źródłowym nic się nie zmieniło, a w ostatnim teaserze, przynajmniej po szybkim sprawdzeniu, nie ma niczego ukrytego. Dajcie mi znać, co o tym wszystkim sądzicie, trzymajcie się, cześć.